Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Bardzo proszę Państwa o spokój. Jesteście Państwo dzisiaj niezwykle pobudzeni. To była odpowiedź rolników na brak działań, brak zaniechań, które zostały nie w poprzednim okresie. W związku z tym proszę bardzo, aby sprawiedliwie oceniać sytuację. Nie mamy tych projektów. Nie mamy tych projektów, a zależy nam na tym. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Bardzo proszę Państwa o spokój. Jesteście Państwo dzisiaj niezwykle pobudzeni. Bardzo proszę o stonowanie emocji. Pan Marszałek poinformował Wysoki Sejm, że w czasie tego posiedzenia Sejmu będą omawiane sprawy rolnictwa. Jutro jest informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie działań rządu w związku z protestem rolników w Polsce. Chcę także przypomnieć, że pan premier Tusk z udziałem resortu rolnictwa spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Długie, czterogodzinne spotkanie i kolejna kontynuacja tej rozmowy będzie w sobotę, abyśmy mogli mieć nieograniczony czas do rozmów, bo my od początku rozmawiamy z rolnikami. Jeśli chodzi o problem, który był poruszany, to pamiętajcie Państwo, że protesty zaczęły się jesienią. To była odpowiedź rolników na brak działań, brak zaniechań, które zostały nie w poprzednim okresie. W związku z tym proszę bardzo, aby sprawiedliwie oceniać sytuację. Jeśli chodzi o problem związany z Zielonym Ładem, to generalnie doprowadziliśmy do istotnych ograniczeń Zielonego Ładu, także jeśli chodzi o problemy związane z pestycydami, z warunkowością, czy także jeśli chodzi o niekaralność rolników za niecelowe błędy. Ograniczony został także warunki ugorowania i jest złożony także wniosek o zaprzestania czy uchylenia obowiązku ugorowania w roku 2024, a w roku przyszłym przeniesienia tego do działań dobrowolnych w ramach ekoschematów, za co rolnicy by mieli płacone. To jest, bo proponujemy przegląd Zielonego Ładu, aby w tym roku ten przegląd został dokonany. Jeśli chodzi o liberalizację handlu, na którą wcześniej była zgoda polskiego rządu, w tej liberalizacji, która jest proponowana od czerwca 24 do czerwca 25, wprowadziliśmy pewne ograniczenia w zakresie towarów wrażliwych. I to jest procedowane w tej chwili na szczeblu parlamentu i na szczeblu Rady Unii Europejskiej. Ale jednocześnie, co jest najważniejsze, prowadzimy dwustronne negocjacje z Ukrainą, bo chcemy doprowadzić do porozumienia bilateralnego, dwustronnego, gdzie ustalimy warunki wymiany handlowej, gdzie ustalimy kontyngenty, a więc i kontyngenty, które będą musiały być akceptowane przez stronę importującą, a więc przez Ukrainę, ale także akceptowane przyjęcie tych towarów przez stronę polską. A więc będzie pełen nadzór nad i będzie zachowana wymiana handlowa. Bo łatwo mówić, proszę Państwa, o zamknięciu granicy. To co powiecie producentom mleka, jeśli tak istotna część przetworów mlecznych jest eksportowana na obszar Ukrainy. Handel obowiązuje w obie strony. I wreszcie na koniec. Toczyły się dobrze rozmowy z rolnikami, dopóki nie wkroczyli w te rozmowy politycy. Upolityczniliście protesty rolników. Tego nie wolno robić. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Drodzy Państwo, dziękuję za tę ożywioną debatę na początku tego trudnego dnia. Nie zgadzamy się we wszystkim, ale mam nadzieję, że będziemy w stanie rozmawiać o rzeczach, które nas dzielą z szacunkiem. I chcę też, żeby jasno wybrzmiało jeszcze jedno, tak jak dziękuję wszystkim klubom za złożenie swoich rozwiązań, choćby dotyczących zmiany prawa dotyczącego przerywania ciąży. Tak, jeżeli któryś z innych klubów, Konfederacja, PiS chciał takie projekty złożyć, to zaproszenie nadal jest otwarte. Nie mamy tych projektów. Nie mamy tych projektów, a zależy nam na tym, żeby Sejm rzeczywiście dzisiaj zmieniał na lepsze życie ludzi,
bo ludzie bardzo na te zmiany czekają. Dziękuję Państwu za tę dyskusję. Przystępujemy do następnego punktu porządku dziennego.